pewnego razu na obrzeżach miasta w baraku, gdzie mieszkała uboga rodzina, Jasiu pisał list do świętego Mikołaja. Drogi święty Mikołaju, piszę do ciebie ten list, ale pewnie i tak nie dojdzie, bo nie stać mnie nawet na znaczek. Pochodzę z bardzo biednej rodziny i mieszkam z moim rodzeństwem i tatą w bardzo trudnych warunkach. Naszej mamy już dawno z nami nie ma, a tata robi wszystko, żebyśmy mogli godnie żyć. Święty Mikołaju, zawsze marzyłem, żeby dostać pod choinkę klocki i samochodzik sterowany, żebym mógł się bawić ze swoim rodzeństwem. No i rowerek mi się też marzy, żebym miał jak dojeżdżać do szkoły. Piszę ten list, bo może tym razem stanie się cud i spełnią się moje marzenia. Jasiu skończył i od razu postanowił, że go wyśle. Pełen nadziei, wierząc, że wydarzy się cud, poszedł wrzucić list do skrzynki. Następnego dnia jeden z pracowników poczty natknął się na list od Jasia. Jako że list był bez znaczka i konkretnego adresu, nie miał szansy dojść nigdzie, więc pracownik poczty stwierdził, że go przeczyta. Jak postanowił, tak zrobił. Pracownik poczty przeczytał. Wzruszył się losem Jasia i postanowił zrobić mu niespodziankę i kupić prezenty pod choinkę. Pracownik poczty wiedział, o którą rodzinę chodzi i gdzie znajduje się barak, w którym mieszkają. Zorganizował zrzutkę pieniędzy wśród koleżanek i kolegów z poczty. A że sami nie zarabiali zbyt dużo, nie starczyło im pieniędzy na wszystkie trzy prezenty. Starczyło tylko na klocki i samochodzik sterowany. Nie zastanawiając się zbyt długo, od razu kupili prezenty dla Jasia. Zapakowali prezenty i wysłali jednego z pracowników poczty, aby zaniósł pod barak, w którym mieszkał Jasio. Jasio otworzył drzwi i wziął prezenty. Był bardzo szczęśliwy. Nie mógł uwierzyć, że jego marzenie się spełniło. To było coś niesamowitego. Dostał wymarzone klocki i samochodzik sterowany. Wśród prezentów nie było rowerka, ale i tak postanowił, że od razu napisze list i podziękuje świętemu Mikołajowi. Jasiu napisał list z podziękowaniami do świętego Mikołaja i wrzucił do skrzynki. Następnego dnia pracownik poczty znowu natyka się na list od Jasia. Od samego rana cały czas myślał o tym, czy Jasio napisze podziękowania świętemu Mikołajowi. I w tym momencie dostał przeczucia, że tak właśnie się stało. Zawołał swoje koleżanki z poczty, aby wspólnie razem odczytać list. Drogi święty Mikołaj, dziękuję ci bardzo za wspaniałe prezenty. Dziękuję za klocki i samochodzik i nawet za ten rowerek, którego nie dostałem, ale który na pewno wysłałeś. Nie przejmuj się, święty Mikołaju, to nie twoja wina. Ja wiem, że to po prostu te ćwioki na poczcie ukradły.